Dobra, słuchajcie, czas na wyzwania freestyle'owe, challenge, czy jak to nazwać. No po prostu pobawimy się. Pobawimy się na punkty ja kontra Mateusz, ale nie ja teraz obecny, tylko ja po 6 miesiącach treningów i Mateusz po 6 miesiącach treningów. Też po 6 miesiącach treningów, no ale kurde, zbieg okoliczności? Nie, to było zaplanowane. No to zobaczcie, o co chodzi. Ja mam tutaj telefon, gdzie zgrałem filmik z moimi akcjami. W ogóle zobaczcie, jakie mam zarąbisty case. Od mojej kochanej dziewczyny dostałem na walentynki. Play freestyle and eat mango. Nikt takiego nie ma. Dobra, tutaj mam wyzwania. Mam tu taki, zrobiłem taki filmik z trikami, które podbiłem po 3 miesiącach treningów, po 5 miesiącach treningów, po pół roku i po 7-8 miesiącach treningów. To jest pierwsze zadanie, które ma zrobić Mateusz. Najpierw wy widzicie, zobaczycie, Mateusz zaraz to zobaczy. Dobra, kółko, takie odbicie i dwukołowie. Nie no, żartuję. Jako że dla Mateusza to jest totalna nowość, ten trik, ma na zrobienie tego 5 prób. Więc uwaga! Próba numer 1. Nie ma. Prawie. Jakby zapanował, to kapek byłoby. I got a bad feeling about this. I ostatnia próba. Brawo. 1-0. Dobra, 1-0. Następna akcja. Teraz będzie słomo. Ja? Tak. Nie! Poczekaj, jeszcze dwie od ziemi, nie? Ja nie grałem nigdy. Nie, coś takiego. Widzicie? Ja po 3 miesiącach grałem coś takiego już. A Jezus Maria! Ostatnia próba. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No to, przerosło to Mateusza. 1-1. Czwarta? Dobra, wyładował mi się GoPro, ale będę tak z powerbankiem chodzić. Gdzie jest telefon? Ja mam tam, na kaloryferze. O, kaloryferze, tak? Tu sobie położyłem. 3 karty. To był mój rekord. Wtedy. Have no need to fight tonight, tonight. Ja zrobił! Jestem Bogiem. Światom to zrobi sobie. 2-1. Powiedz mi, czy dla ciebie to stanowi wyzwanie? To jest takie rzadko spotykane zagranie. No. Czekaj, jak nie mam to zacząć? Tak, 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 tak. No i nic! Pierwsza próba! Kurde, ja myślałem, że to było super kreatywne, super trudne. No, dobrze, 3-1. Dobra, 3-1, zobaczymy, czy z tym da radę. Kółko, pięta i nie ma klienta. Nope. Nope. Najgorsze są te kółkain. Kółkain są najgorsze. Ktoś się ze mną zgadza. Kółkain są najgorsze. Nope. No, to były 3 miesiące treningów u mnie. A ja nie umiałem podpowiedź, to spokojnie. No dobra. Ostatnia próba. No. Taka kreatywność to, że... Następna wyzwanie. Kolanko hop. Kni hop, ni hop. Jak myślisz, wykonany dla ciebie? Fuck!
Jezu, to jest taki cios te chłondo. Mogę zrobić knigę pod kapek? No jasne, jasne, to wiesz. Ja to robiłem, bo nie miałem kapek. Nie zrobię. Dobra. 3-3, remis. Właśnie. Abbas. Abbas. Ładnie. Zrobił. 4-3 i ostatnie wyzwanie zostało. Jeśli... Chodź tu. Jeśli Mati je zrobi, to wygrywa 2 punktami. Jeśli nie, to będzie remis. No to zobaczmy, jakie to wyzwanie. Abbas to trik czy combo? Cross to trik. Czy coś bardziej łatwiejszego niż trik? Spadaj z tego mikrofonu. Się przestraszył jeszcze. Zrobiłem to po 8 miesiącach treningów. Freestyle in Croatia. Mój filmik z Chorwacji. Aircross ATW in hop. No miałeś hopa. Przejście do bloków. Tego nie zrobiłem. Po tylu miesiącach tego nie zrobiłem. No i tak oto się skończyła batla wynikiem 5 do 3. Jak widzicie, Mateusz bardzo fajnie się rozwija. Progres, idź stąd. Idź stąd, przeszkadza. Mój drogi progresie, czy mógłbyś się stąd wychędożyć? Najbardziej, Michale. Jak chcecie zobaczyć film z progresem, to tak jak mówiłem, macie link na boku ekranu. No ale teraz był filmik z Matim, który jest znany jako Matrix. A skąd w ogóle masz tę ksywkę Matrix? Z boiska piłkarskiego. A, z boiska piłkarskiego przeniósł na fiskę. Uwielbiałem robić triki właśnie piłkarskie, też miałem. No w tym dużą zajawkę, po prostu potrafiłem je. I bawiłem się z tymi sztukasami. Sztukasami! I tak po prostu wyszło. I to zostało Matrix. No i to jest Matrix, to jest nasz freestyle'owy Matrix. Dobra, ja po 6 miesiącach treningów kontra Mati po 6 miesiącach treningów 5 do 3. Mati nie potrafił zrobić tylko 3 trików, które ja kiedyś zrobiłem. Więc słuchajcie, to jest dowód na to, że świetnie się rozwija i jeszcze w dodatku w wieku 10 lat, jakbyśmy się zmierzyli, kiedy ja miałem 10 lat, a kiedy ty 10 lat, znaczy teraz, no to ja byłbym biedny, bo ja nawet nie wiem, co ja robiłem w wieku 10 lat. Kurwa, kiedyś to było. Mati, słuchaj. Czy masz jakieś rady dla osób w twoim wieku, które myślą, żeby zacząć może z freestyle footballem? Śmiejesz się z nich? Nie, masz jakieś rady? Nie mam. Ja jestem też dopiero początkujący, mam 10 lat, więc... No tak, ale... Nie będę dawał, ale mógłbym im powiedzieć, że jeśli chcą, lubią bawić się freestylem, po prostu wolą ten sport niż zwykłą grę, to z chęcią zapraszamy, może też wpaść na grupę facebookową albo pooglądać tak świetny kanał jak Just Freestyle i po prostu zaprzyjaźnić się ze wszystkimi freestylerami i być w tym gronie. To nie kazałem mu tego mówić. Nie no, słuchajcie, naprawdę to jest świetne środowisko, bardzo fajna możliwość rozwoju, robić coś innego, robić coś zjawiskowego. No i słuchajcie, tak wyglądał trening z Mateuszem Pichanem, nie powiedziałem jego nazwiska, Mateusz Pichan, prosto z Bielsko-Białej. Miałem przyjemność go tutaj gościć w Łodzi. Wie co, fajnie było? Super. Fajnie było. Zresztą z Mateuszem już się widzieliśmy na turnieju, będziemy się widzieć na pewno już regularnie na różnych turniejach. Może kiedyś battle będziemy mieć przeciwko sobie, może Mati kiedyś ze mną wygra, może ja kiedyś wygram z Matim. Zobaczymy. Może kiedyś będzie dogrywka. Dogrywka, tak. No, ja się zrewanżuję za te wyzwania dzisiejsze. No dobra, ale słuchajcie, to jedna złota myśl. Żeby to wszystko umieć, co ja umiem po 8 latach, co Mateusz umie po 6 miesiącach, to musicie pamiętać o jednej rzeczy. Po prostu trenujcie. Za! Eldo.
Ty idź tam. No i warto nadmienić, możemy się pochwalić, że Mateusz zaczął grać dzięki temu kanałowi. Cieszę się bardzo, naprawdę to jest no, zaszczyt dla nas. A jeszcze mnie to ciekawi jedna rzecz, czy wśród naszych widzów są jeszcze jakieś osoby, które widziały pierwszy raz freestyle i rozpoczęły grać freestyle właśnie dzięki Just Freestyle? Pochwalcie się w komentarzu, pokażcie ile was jest.